Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslo. I PC, który widzicie za mną, ma już 3 lata. To jest komputer, który zbudowałem pod koniec roku 2017. Ja pierdzielę, ale ten czas szybko przeleciał. No i jako, że jest to komputer, na którym od 3 lat pracuję i który w sumie na dobrą sprawę również przyczynił się do tego, że no mój kanał urósł tak jak urósł, no to mam do niego ogromny sentyment i pomyślałem, że dzisiaj sobie podsumujemy te 3 lata, jakie przeszedł modyfikacje, jak finalnie się sprawuje i czy przez ten czas miałem jakieś problemy z całą platformą. Najpierw myślę, jako takie wprowadzenie, warto będzie powiedzieć tak naprawdę, jakie mam komputery, bo myślę, że to może być troszeczkę dość chaotyczne dla niektórych z Was. Otóż mam ten komputer, który jest na platformie AM4 z Ryzenem i to jest komputer, który jest tutaj w studio i głównie służy do montowania filmów. Praktycznie większość filmów, które oglądacie, w dużej mierze powstaje właśnie na tym PC-cie. Mam także drugi komputer do grania w gry w domu, jest to malutki komputer ITX, który znowu stoi na platformie Intel. I o nim też jakiś czas temu był materiał. Tak więc można powiedzieć, mam 2 takie prywatne komputery, które są w różnych obozach po to, żeby mieć po prostu obraz całokształtu. To znaczy mam jeden komputer na Intelu, jeden komputer na AMD i można powiedzieć, że mam dzięki temu jakiś taki pełny obraz. Oczywiście poza tym mam jeszcze platformę testową, która również stoi na Ryzenie, ale nie będę tutaj już tego niepotrzebnie komplikował. Więcej na temat prywatnych sprzętów, które używam, możecie przeczytać na mojej stronie i tam opisuję dokładnie swój sprzęt codzienny. Tak więc zacznijmy troszeczkę nostalgicznie i wprowadzająco. Ten komputer zbudowałem pod koniec 2017 roku. Kosztował mnie wtedy praktycznie wszystkie moje oszczędności, jakie miałem. Po złożeniu tego komputera zostało mi chyba jakieś 80 zł na koncie, jeżeli się nie mylę. Oczywiście od tej początkowej konfiguracji ten komputer przeszedł szereg modyfikacji i na dobrą sprawę z oryginalnych części została płyta główna, procesor, no i może jeden dysk HDD. Początkową konfigurację wyświetlę Wam teraz na ekranie, tak więc komputer ten był poskładany w taki sposób, żeby był w stanie uruchamiać gry, a także żeby całkiem nieźle spisywał się do montowania filmów, dlatego właśnie postawiłem na Ryzena z 8 rdzeniami i 16 wątkami. Postawmy sprawę jasno, wtedy YouTube'a robiłem raczej bardziej hobbystycznie, nie było tam praktycznie w ogóle mowy o jakichkolwiek zyskach. Można powiedzieć, że bardziej robiłem wtedy jakieś filmy poza YouTube'em, które były tam, można powiedzieć, takimi drobnymi dealami na boku. No i w sumie też przez spory czas ten PC służył jako platforma testowa w początkach rozkręcania mojego kanału. No i jeżeli chodzi o karty graficzne, no to również się sporo zmieniło przez te ponad 3 lata, bo zaczynałem od RX-a 460, który w sumie w obecnej sytuacji pewnie jest dość pożądaną kartą graficzną. Przeszedłem przez ogromnie gorącego R9-290, o którym powstało kilka filmów. Potem miałem tutaj GTX-a 980, którego teraz ma mój brat. RTX-a 2060 Super Founders Edition, który był naprawdę ogromnym skokiem wydajności. No i skończyłem na RTX-ie 2080 Super, który finalnie tutaj jest po dziś dzień. Przez te ponad 3 lata, czy miałem jakieś większe problemy z tą platformą AM4? Szczerze mówiąc, to nie miałem jakichś takich wielkich zgrzytów. Z perspektywy czasu, troszeczkę przy mojej płycie głównej, brakuje mi slotów M2, bo okazuje się, że mam tylko jeden slot na M2. No i szczerze mówiąc, fajnie byłoby mieć kolejny. Nie jest to specjalnie duży problem, bo gdybym bardzo chciał, zawsze mogę sobie kupić przelotkę na PCI Express, no i mógłbym mieć kolejny super szybki dysk. Natomiast jeżeli chodzi o samego Ryzena 7700, nie miałem specjalnie większych problemów, poza tym, że kontroler pamięci, szczerze mówiąc, nie rozpieszcza. W momencie, gdy mam tutaj teraz 4 kości o łącznej pojemności 64 giga, no to Ryzen pierwszej generacji miał problem ustawić te kości wyżej niż 2666 MHz. Co za tym idzie, musiałem je używać na nieco obniżonej częstotliwości, bo te kości mają 3200 MHz. Też przez te lata podkręcałem gdzieś tego swojego Ryzena na 3,9 GHz, to był taki maksymalny limit, jaki przynajmniej moja sztuka była w stanie przyjąć, ale szczerze mówiąc, przyrosty wydajności nie były jakieś kosmiczne, a procesor dużo bardziej się grzał i wcinał więcej prądu, więc finalnie przez ostatni czas używałem go po prostu bez overclocka. Jeżeli chodzi o takie większe spojrzenie na platformę AM4 na przestrzeni lat, szczerze mówiąc, jako konsument, który kupił dość wypasioną płytę na X370, czuję się trochę oszukany. Otóż nie mamy wsparcia do Ryzenów 5000 właśnie na tych płytach X370. No i przy zapowiedziach, które AM
AMD właśnie wrzucało w tamten czas, no miała być ta platforma wspierana do 2020 roku i co za tym idzie, chciałoby się, żeby ta seria 5000 działała. Jeżeli procesor pasuje do płyty głównej, to moim zdaniem powinien tam działać. I okej, ja wiem, że to jest troszeczkę takie krótkowzroczne patrzenie, bo nie jestem inżynierem, który projektuje płyty główne i może faktycznie jest jakaś przeszkoda niemożliwa do ominięcia i te procesory z serii 5000 nie mogą tam działać, ale nie mogę się oprzeć wrażeniu, że to jest strasznie takie intelowe zagranie, które zrobili na sokecie 1151 przy przejściu z 7 generacji na 8 generację, gdzie był dokładnie ten sam soket, ale po prostu w BIOSie była zablokowana możliwość uruchomienia tych procesorów, bo nikomu się nie chciało zrobić update'u BIOSu. To samo, jeżeli wierzyć newsom, które sugerują, że AMD wręcz zabrania producentom aktualizowania płyt na X370. No jest to coś, co osobiście mnie, jako konsumenta, który kupił taką płytę główną, no jest straszną drzazgą w oku. Nieładnie. Tym bardziej boli mnie to, że mam platformę testową z Ryzenem z serii 5000 i wiem, co te procesory potrafią i są fantastyczne, dlatego no, żałuję, że nie mogę go mieć w swoim PC-cie. Koniec końców, z perspektywy czasu uważam, że bardzo dobrze zrobiłem, stawiając na platformę AM4, a nie cisnąć w soket 1151 i 8 generację Intela, bo z perspektywy czasu miałbym na jednej płycie do dyspozycji tylko dwie generacje procesorów w przypadku Intela, a tak w przypadku platformy AM4 mam do dyspozycji aż 3 generacje procesorów. No i dzisiaj zresztą będziemy upgrade'ować mojego Ryzena 7 1700 na Ryzena 9 3900X, czyli przeskoczę z procesora 8-rdzeniowego na 12-rdzeniowy. Dodatkowo Ryzeny z serii 3000 bazują na architekturze Zen 2, więc będę miał dość znaczny wzrost IPC. Teoretycznie mógłbym tutaj wrzucić nawet Ryzena 9 3950X, który ma 16 rdzeni, ale szczerze mówiąc, po pierwsze, obawiałbym się chyba trochę już o sekcję zasilania, która no, była projektowana jednak pod 8-rdzeniowe procesory, a po drugie, no są to dość rzadkie procesory i co za tym idzie, cena jest też ogromnie wysoka, bo ten Ryzen kosztuje ponad 1000 zł więcej niż 12-rdzeniowy wariant, więc może nie tym razem. I tutaj takie pytanie, po co jeszcze robię upgrade komputera? No jak mówiłem, ten komputer głównie służy do montowania filmów, więc zależy mi na tym, żeby sam komfort pracy w Adobe Premiere czy czasy renderu były jak najkrótsze. Adobe Premiere to jest akurat taki specyficzny twór, który teoretycznie wykorzystuje NVENC-a do renderowania, ale w praktyce jednak sporo operacji mimo wszystko wykonywanych jest na surowej mocy procesora. Dodatkowo przy okazji tego upgrade'u będę zmieniał także obudowę na H750 i która stała jakiś czas już w moim studio, a H510 przekażę WPM-owi, bo w sumie mu się podobała. No a przy okazji był też niezły pretekst, żeby wybebeszyć wszystkie części z mojego peceta i je odkurzyć, przeczyścić, tak żeby finalnie wszystko ładnie wyglądało w nowej obudowie. Finalny efekt wygląda tak, jest to komputer, który wizualnie jest dość mocno podobny, H710 jest wprawdzie troszeczkę większa, więc bez problemu mogłem rzucić swoje IO na górę obudowy, zamiast mieć ją na froncie. Teraz pełna lista części, które faktycznie mam w swoim komputerze, wyświetla wam się na ekranie, no i przejdźmy do faktycznych testów. Niestandardowo zaczniemy od programu Premiere Pro, który był dla mnie wielkim wyznacznikiem w tym teście. Jak sami widzicie, przy hardware'owej akceleracji komputer jest w stanie wyrenderować film prawie 2 razy szybciej. No jest to naprawdę dla mnie duże uproszczenie. I o ile same czasy renderu to nie wszystko, bo de facto sam program jest też dużo bardziej responsywny. Uruchomiłem także testy syntetyczne w przypadku Cinebench'a R20 i cóż no, nowy Ryzen, który ma 12 rdzeni, jest ponad 2 razy szybszy, co myślę główną zasługą jest wzrost IPC w przypadku architektury Zen 2. V-Ray sytuacja wygląda podobnie, mamy praktycznie 2 razy lepsze czasy renderu. W przypadku enkodowania H265, no tutaj te różnice są po raz kolejny ogromne. Na tym swoim PC-cie głównie nie gram w gry, ale pomyślałem, że również sprawdzę parę gier przed i po, tak żeby wam zobrazować, jak sytuacja może wyglądać. Jeżeli chodzi o gry, no to największą różnicę widać przy rozdzielczości Full HD, a nawet bardziej widać to po wartościach 1% low. Co za tym idzie, nowszy Ryzen pozwala nam cieszyć się bardziej płynną rozgrywką i po prostu mamy zdecydowanie mniej spadków FPS-ów. W przypadku Cyberpunka również widać znaczące różnice i korzyści z upgrade'u, nawet przy wykorzystaniu samego ray tracingu, które również
również dość mocno korzysta z procesora. Gry takie jak Doom Eternal, cóż, no nie wydaje się, żeby tutaj był jakiś ogromny przeskok, ale prawdopodobnie wynika to z tego, że Doom Eternal sam w sobie jest dobrze zoptymalizowany API Vulkan. Natomiast Need for Speed Heat no, jest miażdżąca przewaga zarówno na rozdzielczości Full HD, jak i 1440p. Tutaj jest to gra mocno procesorowa i widać tutaj znaczący przyrost. Natomiast w przypadku gry tak bardziej graficznej jak Red Dead Redemption 2 różnice są stosunkowo niewielkie. Natomiast jeżeli chodzi o temperatury starszego procesora i nowszego, no widać tutaj znaczącą różnicę. Mamy tutaj dodatkowo 4 fizyczne rdzenie, więc logiczne jest to, że procesor będzie się trochę bardziej grzał niż jego poprzednik. Mimo wszystko są to temperatury w granicach rozsądku, no i samo IO radzi sobie z nim bez najmniejszego problemu. Finalny werdykt, no powiem wam tak, ja jestem naprawdę bardzo zadowolony finalnie z tego, jak ten komputer się sprawuje, bo filmy jestem w stanie renderować dużo szybciej i sam Premiere Pro działa zdecydowanie sprawniej. No i z perspektywy czasu myślę, że teraz z całą powagą mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, że zdecydowałem się właśnie pójść w tą platformę, bo chyba pokazałem wam przez przypadek taki najbardziej, nie wiem czy optymalny, ale taki mega PC-owe podejście. To znaczy raz kupuję płytę główną i po prostu upgrade'uję wszystko wokół niej i de facto zmieniam części pod swoje potrzeby. I można by się kłócić, że hej, to już praktycznie nie jest ten sam komputer, bo została ci tu teraz co? Płyta główna i dysk twardy. I jasne, większość części została wymieniona, ale z drugiej strony pokazuje to, że jest to faktycznie dość elastyczna platforma i można ją z biegiem czasu dostosowywać pod swoje potrzeby i nie wydaje się ona być tak mocno zardzewiała. Tyle w takim odcinku bardziej pogadankowo, wspominkowo, testowo, filozoficznym. Mam nadzieję, że taki materiał również przypadł wam do gustu. Jeżeli macie jakieś ciekawe spostrzeżenia na temat platformy AM4, podzielcie się ze mną w nią w komentarzach. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.